Hej, cześć, witajcie, z tej strony z Maslo, a w dzisiejszym materiale porozmawiam sobie o karcie graficznej, którą faktycznie da się kupić. Mowa tutaj o tej bestii, którą na popularnym serwisie aukcyjnym jesteśmy w stanie kupić za, uwaga, jedyne 5 zł, czyli taka karta kosztuje mniej więcej tyle co paczka chipsów albo lody ekipy. Co potrafi taka karta? Czy jest dla niej jakieś realne zastosowanie? Na te pytania odpowiemy sobie dzisiaj w tym materiale. Ogólnie generalnie z tą kartą graficzną to jest taka dość zabawna historia, bo na wcześniej wspomnianym serwisie aukcyjnym szukałem po prostu najtańszych kart graficznych, które są i które faktycznie da się kupić, to znaczy jest ich, powiedzmy, w miarę jakaś tam rozsądna ilość. I okazuje się, że za około 3 zł czy 2,50 można kupić sobie Radeona HD 3450. No i tak patrzę sobie na tą kartę, no i pomyślałem, że właściwie czemu nie? Zawsze jakaś pamiątka. No i właśnie taką kartę chciałem kupić. Kosztowała mnie jedyne 5 zł, ale okazało się, że finalnie dostałem coś innego. Po włożeniu karty do slotu PCI Express, Windows zainstalował driver WDM i okazało się, że jest to karta Radeon HD 5450. Co? No ale w sumie patrząc po specyfikacji, jest to karta, która jest troszeczkę lepsza niż 3450, więc no cóż, technicznie to chyba zostałem oszukany, ale w praktyce chyba mi to nie przeszkadza. W tą stronę to jeszcze w miarę okej. Mówisz, że stonks? Stonks. No i potem zaczęło się szukanie sterownika. Finalnie zainstalowany został sterownik Crimson Edition 16.2.1. Jest to driver beta z 2016 roku, najnowszy, jaki po prostu da się zainstalować pod tą kartę. No i zainstalował się poprawnie, ale coś dalej nie dawało mi spokoju. Otóż, gdy zacząłem szukać tych kart 5450 w Google, nie mogłem znaleźć dokładnie sztuki, która by wyglądała jak ta, przynajmniej nie po zdjęciach. I okazało się, że gdy wpisaliśmy ID z PCB karty graficznej, finalnie okazało się, że jest to jednak Radeon HD 6350. Więc cóż, no najwidoczniej zdania są podzielone co do tej karty graficznej. W każdym razie, patrząc po specyfikacji, HD 5450 i 6350 są praktycznie identyczne. Jedyna różnica jest taka, że HD 6350 ma 512 MB pamięci VRAM GDDR3 zamiast DDR2. Natomiast jeżeli chodzi o obsługiwane API graficzne, no to wsparcie dla tego typu kart skończyło się na DX11. I powiedzmy to sobie jasno i wyraźnie na samym początku materiału. Tego typu karty graficzne nigdy przenigdy nie były projektowane z myślą o graniu w gry. Tego typu karty graficzne miały raczej za zadanie wyświetlać pulpit i obsłużyć podstawowe multimedia. To, że posiadają one w ogóle wsparcie dla jakichkolwiek API graficznych, no można powiedzieć, że jest to jakiś, nie wiem, skutek uboczny czy po prostu wymagany standard. No i na dobrą sprawę to, że my będziemy dzisiaj próbowali grać na tej karcie graficznej, to już jest samo w sobie niezłe przeciąganie struny. Z ciekawej rzeczy ta karta ma też mało popularne złącze do wyświetlania. Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że jest to złącze DVI, ale takie jakby inne? Okazuje się, że jest to złącze DMS59. Interesujące jest z tego powodu, że podobnie jak DVI ma możliwość przekazywania sygnału analogowego i cyfrowego, no i poza tym można kupić przejściówkę, która umożliwi na przykład podłączenie aż dwóch monitorów. Ja finalnie kupiłem przejściówkę na HDMI i ta przejściówka na HDMI kosztowała więcej niż ta karta graficzna. Obecna sytuacja na rynku kart graficznych jest bardzo dziwna i dużo osób chce po prostu kupić jakąś kartę graficzną na przeczekanie, po prostu, żeby wyświetlała jakiś obraz. No i tak się po prostu zacząłem zastanawiać, czy przykładowo, jeżeli ktoś z was kupuje jakiegoś mocnego Ryzena, nie wiem, z serii 5000, który póki co nie ma żadnej zintegrowanej karty graficznej, czy może taka karta graficzna nada się do tego, żeby po prostu poprzeglądać internet, nie wiem, popracować, czy może nawet odpalić jakieś lżejsze tytuły. Chociaż z drugiej strony przypuszczam, że jeżeli ktoś z was ma budżet na Ryzena z serii 5000, to raczej nie będzie chciał wydawać tylko 5 zł na kartę graficzną. Jeżeli patrzymy na tą kartę, no to robi ona faktycznie to, co ma robić. Czytaj, wyświetla pulpit i odtwarza multimedia. Więc jeżeli chodzi o takie podstawowe zadania, no jest to do przeżycia i faktycznie spełnia tego typu funkcje. I tą kartę dzisiaj będziemy testowali na mojej platformie testowej, która wyświetla wam się teraz na ekranie. I używamy do tego super mocnego Ryzena 5900X, który ma 12 rdzeni i 24 wątki, więc myślę, że jest to bardzo adekwatny procesor do...
możliwości tej karty graficznej. Dobra, słuchajcie, zacznijmy sobie po lekku. Lecimy z Amogus, który działa na rozdzielczości 1080p, co nie powinno być zaskoczeniem na 60 fpsach. Ale mówię, zaczynamy sobie powoli, tak żeby mieć pewność, że jakoś rozsądnie inkrementujemy sobie nasze tytuły. Dalej leci już nieco leciwy, ale dalej kultowy Portal 2, który na rozdzielczości 1080p średnio wyciąga około 39 klatek. Natomiast w przypadku zejścia do rozdzielczości do 720p okazuje się, że kurczę, mamy płynną rozgrywkę na poziomie 66 klatek. Zresztą wykres wydajności wyświetla wam się teraz na ekranie. Póki co takie starsze gierki okej, działają, ale 39 klatek średnio w Portal 2 już może nam nieco tak delikatnie teasować, czego możemy się spodziewać. Dalej wrzuciłem Minecrafta, który na 1080p i ustawieniach domyślnych przy renderowaniu 8 chunków no radzi sobie całkiem nieźle, 36 klatek, więc no byłoby to grywalne. Gdybyśmy zdecydowali się zrzucić rozdzielczość do 720p, otrzymamy 55 fpsów, przy nawet całkiem rozsądnych wartościach 1% low. Ale co fajne, też możemy grać na 1080p po prostu obniżając ustawienia, no i wtedy też jesteśmy w stanie wyciągnąć te okolice 60 fpsów. Oczywiście dalej bardzo popularna Liga Legend. LOL działa w rozdzielczości 1080p na poziomie 45 fpsów na ustawieniach takich najniższych. W przypadku rozdzielczości 720p mamy 79 klatek, no czyli to byłoby też w miarę powiedzmy do pogrania. Dalej wrzuciłem nam CSGO i ojejku, na ustawieniach 1080p no pokaz slajdów z PowerPointa, bardzo niskie wartości 1% low, no gra praktycznie niegrywalna. Na 720p niby 49 klatek na sekundę średnio, ale wartości 1% low na poziomie 13% no bardzo utrudniają zabicie kogokolwiek. Więc no cóż, o ile wartości wyglądają całkiem spoko, no to raczej CS nie byłby specjalnie grywalny na tej karcie. Ale słuchajcie, idziemy jeszcze dalej. Jak sobie poradzi Valorant? Z Valorantem generalnie troszeczkę było zabawy, bo trzeba było przez pliki konfiguracyjne zmieniać rozdzielczość, bo były jakieś dziwne błędy ze skalowaniem, ale hej, na rozdzielczości 1080p podręcznikowe 30 fpsów przy wartościach 1% low na poziomie 28. Za tym idzie, Valorant na Full HD jest bardziej grywalny niż CSGO, pomimo że jest o wiele nowszym tytułem. Na 720p dostajemy boost do klatek na sekundę średnią w postaci 39 przy niewielkiej różnicy 1% low. Więc paradoksalnie Valorant byłby bardziej grywalny na takiej karcie graficznej niż Counter-Strike Global Offensive. No i oczywiście nie mogłem się powstrzymać i musiałem sprawdzić Wiedźmina 3. Na najniższych ustawieniach w 1080p mieliśmy... Let's go! Ta, 3 FPS-y średnio, 2 1% low, ojojku, ale piękny pokaz slajdów z PowerPointa. Gdy zdecydujemy się obniżyć rozdzielczość do 720p, no nic to za bardzo nie daje i mamy 5 FPS-ów. No i słuchajcie, moi drodzy, odpowiadając na pytanie, czy taka karta graficzna ma sens? Szczerze mówiąc, no... Stosunek ceny do jakości może okej, ale na dobrą sprawę, no nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek z was chciał mieć taką kartę graficzną, nawet w ramach eksperymentu. Wydaje mi się, że w okolicach 50 czy nawet 100 zł jesteśmy w stanie kupić, nie wiem, chociażby Radeona z serii 5000, ale normalnego, tak? Nie wiem, jakiegoś 5600 powiedzmy. No i to już będzie karta graficzna, w której przynajmniej pogracie w CS-a albo w Valoranta i Minecrafta na przyzwoitych ustawieniach i nie będziecie się musieli martwić o takie bzdety. Znaczy, słuchajcie, nie zrozumcie mnie źle, jeżeli ktoś z was tylko pracuje na swoim komputerze, to znaczy przegląda dokumenty, pracuje na dokumentach, przegląda internet, ogląda YouTube'a, to w sumie wiecie co, za 5 zł? Czemu nie? Jeżeli nie macie innej karty graficznej albo wam się zepsuła, to myślę, może to być naprawdę całkiem kuszący kąsek. Natomiast jeżeli chodzi o porównanie do zintegrowanych kart graficznych, to może być dość ciekawe. Testowaliśmy Integrę w i5 czwartej generacji, czyli Intel HD 4600. No i cóż, no ten Radeon HD 6050 wypada no bardzo słabo. No zresztą popatrzcie po samych wartościach, jak to wygląda w przypadku League of Legends. No jest tutaj naprawdę bardzo duża przepaść między
pomiędzy tymi układami graficznymi. Tak samo w przypadku Wiedźmina 3. Jasne, w żadnym wypadku nie działa on dobrze nawet na Integrze Intela, no ale widzimy, że są tutaj zdecydowanie większe przyrosty. Więc na dobrą sprawę za 5 zł dostajemy kartę graficzną, która jest słabsza niż Integra w czwartej generacji procesorów Intela. No, trochę słabo, że tak powiem, ale z drugiej strony, jak mówię, jeżeli ktoś z Was chce naprawdę bardzo, bardzo tanio zbudować komputer po prostu do pracy, no to naciągane, ale no, mogłoby się to nadać, tak? No, jakby w tego typu rzeczach działa. No i co ważne, też działa z Windowsem 10, bo tego też w sumie nie byłem pewny, czy będzie to działało bezproblemowo, a okazuje się, że pomimo, że drivery są faktem stare, no to są i działają bez żadnych problemów. I tyle to, moi drodzy, w tym dzisiejszym eksperymencie. Dajcie znać, czy są jakieś inne karty graficzne tanie, które chcielibyście, żebym sprawdził. To może zwiększymy budżet do 50 zł czy coś? Dajcie znać w komentarzach. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, BIOS. Yes.